Zapraszamy do wysłuchania wizji o przyszłych losach Polski, jednego z najsłynniejszych jasnowidzów XX wieku, Stefana Ossowieckiego. Według jasnowidza Polska miała stać się przedmurzem chrześcijaństwa, a na jej ziemiach miało wychować się wielu świętych, wszystko to przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny. Zapraszamy do wysłuchania fragmentu proroctwa. Bóg wysłucha niepokalanej Królowej Nieba i Ziemi, zlituje się nad zaślepioną i nieszczęśliwą ludzkością, zwiąże rozpętaną moc szatana na ziemi. Nastąpi to w dzień wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, 15 sierpnia roku nieznanego. Ma to być rok, w którym święto Matki Bożej przypadnie w niedzielę. W ten dzień od godziny 10 do godziny 12 w południe będzie szaleć na całej kuli ziemskiej straszliwa burza. Będzie ona tak pełna grozy i w skutkach straszna, że równać się będzie biblijnemu potopowi. Ma to być straszny deszcz ognisty, połączony z piorunami i trzęsieniem ziemi. Bóg doświadczy ludzkość straszną burzą, aby jej przypomnieć, że to On rządzi światem i że w jednej sekundzie może zniszczyć całą kulę ziemską, z ludźmi i ich wszystkimi wynalazkami i pomysłami. Ludzkość jest bezbronna wobec Bożej Wszechmocy. Podczas tej burzy wschodnia część Polski ma ulec zniszczeniu i wielu ludzi ma zginąć. O tym wszystkim ma usłyszeć cały świat, aby zagniewany majestat Boży przebłagać. W czasie burzy wiele osób nawróci się pod wpływem silnego wyrzutu sumienia. Pan Jezus nie chce śmierci grzesznika, a chce, żeby się nawrócił i żył dla chwały Bożej. Całym sercem wszyscy jak najrychlej powinni się zwrócić do Najświętszej Matki, prosząc o pomoc i opiekę. Różaniec i medalik Niepokalanej Pani to tarcza, to broń przed mocami piekielnymi. Żaden czciciel Niepokalanej na pewno nie zginie. Z zastępu ludzi wybranych, którzy spełnią rolę podobną do apostołów, jeden będzie Polakiem. Polska po ciężkich, bardzo ciężkich przejściach spełni swoje zadanie przedmurza chrześcijaństwa. Matki Świętych, przeznaczonego przez Stwórcę przed wiekami. Przedmurzem chrześcijaństwa i Matką Świętych będzie do końca świata. Sztandaru Królowej Nieba nie opuści, dlatego też będzie uratowana. Co sądzisz o przepowiedni Stefana Ossowieckiego? Podziel się swoją opinią w komentarzu pod filmem.